Jean de la Fontaine. Najpiękniejsze baśnie. Czyta Barbara Tlaga. Kormoran i łatwowierne ryby. Kormorany to ptaki o ciemnych piórach, wielkim żółtym dziobie i pięknym ogonie. Żywią się wyłącznie rybami, a umieją pływać i nurkować z ogromną zręcznością. Dawno, dawno temu pewien kormoran żył w kraju bogatym w stawy i dobrze mu się wiodło. Jego spiżarnia była zawsze pełna świeżych smakołyków. Kiedy jednak kormoran zestarzał się, sprawy się skomplikowały. Biedak nie miał już tak dobrego wzroku, żeby dostrzec ryby pływające w głębokiej wodzie, a całodzienne nurkowanie męczyło go. W ten sposób kormoran słabł i chudł. Gdyby nie znalazł rozwiązania, prędzej czy później musiałby umrzeć z głodu. Potrzeba zwiększa pomysłowość. Po długich rozmyślaniach pewnego dnia kormoran wpadł na błyskotliwy pomysł i zaraz zabrał się do wprowadzania go w życie. Udał się na brzeg największego i najgłębszego stawu, tego, w którym mieszkało najwięcej ryb. Zaczekał, aż wypłynie żabka i zwrócił się do niej. Moja droga żabko, musisz jak najszybciej roznieść po wszystkich stawach bardzo ważną dla całego rybiego ludu wiadomość. Co to za wiadomość? Spytała zaciekawiona żabka. Dowiedziałem się, że za parę dni przybędą w te strony tłumy rybaków. Wszystkie ryby zostaną wyłapane. Przerażona żabka wskoczyła do wody i zaniosła smutną wiadomość do wszystkich stawów, do każdej sadzawki. Powstało wielkie poruszenie wśród ryb. Jedne uciekały w tę stronę, inne w drugą, ale nikt nie wiedział, co robić, żeby się uratować. Jedna z najstarszych ryb z dużego stawu wypłynęła na powierzchnię i ruszyła wzdłuż brzegu na poszukiwanie kormorana. Gdy go odnalazła, suszył sobie właśnie pióra na słońcu. Panie kormoranie, czy prawdą jest to, co opowiedziała nam żabka? Niestety, nie chce mi się w to wierzyć, panie kormoranie. Słyszałem to na własne uszy. Za tydzień lub niewiele więcej przybędą tu dziesiątki doświadczonych rybaków na zaproszenie właściciela tych stawów. Skończyło się dla wszystkich spokojne i beztroskie życie. Więc my nie możemy już nic więcej zrobić. Umrzemy wszystkie, nie mamy wyjścia. Kormoran udał, że namyśla się głęboko. Być może byłoby jedno wyjście. Jakie? Spytała ryba. Musicie stąd uciekać. To niemożliwe. My nie możemy przenosić się z miejsca na miejsce jak ptaki. Nie jesteśmy w stanie biegać jak leśne zwierzęta. Zmuszone jesteśmy pozostać w wodzie i stawy staną się naszym grobem. To nie jest problem, odrzekł sprytny, przebiegły kormoran. Znam znakomitą kryjówkę, której nigdy nie uda się ludziom odnaleźć. A cóż to jest za kryjówka dla ryb w kłopotach? Jest to jeziorko wyżłobione przez wodę w skałach, o wodach jasnych i przejrzystych. Mógłbym tam was zanieść po jednej. Doprawdy? To byłoby cudowne! Pełna otuchy ryba przekazała wiadomość towarzyszom, którzy przyjęli ją z entuzjazmem. Nie skończą już w sieciach rybaków. Następnego dnia rozpoczęła się przeprowadzka. Kormoran brał delikatnie w dziób po jednej rybie i po krótkim locie wypuszczał ją w ukrytym jeziorku, które było naprawdę pięknym miejscem, bezpiecznym i odludnym. Po tygodniu w jeziorku roiło się od ryb. Ponieważ zaś woda była nie tylko przejrzysta i świeża, ale także raczej płytka, kormoran codziennie miał zwyczaj łowić sobie na obiad w tej naturalnej spiżarni. Nie warto opisywać złości i rozpaczy ryb oszukanych w tak okrutny sposób. Jednak jeśli się nad tym dobrze zastanowić, zasłużyły sobie na karę za to, że tak łatwo uwierzyły temu, kto zawsze żył ich kosztem. Poza tym, któregoś dnia stawy i tak zostałyby odkryte przez rybaków, a los ryb przesądzony. Skoro ma się zostać zjedzonym, jakie to ma znaczenie przez kogo? Przez człowieka czy przez ptaka?
Jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.